dowiedziałem się, że wraz z koleżanką z programu w telewizji Magdaleną Ogórek staliśmy się eksponatami w Muzeum Żydów Polskich POLIN jako przykłady współczesnego polskiego antysemityzmu. Wiadomość ze źródła może niezbyt poważnego, bo doniósł o tym jeden z tabloidów, jeszcze nie sprawdzałem, ale jeżeli jest to prawdą, to cóż, mógłbym odpowiedzieć na dwa sposoby. Jako ja, no to po prostu, że kto mi chce krzywdę zrobić, zawsze mi robi popularkę, a to się opłaca. Umieścili mnie na takiej wystawie, jest o czym gadać, nazwisko się przeciera w mediach, przegrają proces w sądzie. No prawdopodobnie jest to materiałem procesowym, znowu będzie głośno w mediach, krótko mówiąc, ja na tym tylko zarabiam. Ale jako dziennikarz z racji swojego zawodu zobowiązany, by myśleć trochę o całości, spojrzę na to nieco inaczej. Tego typu wystawy, mniejsza o Ziemkiewicza, mniejsza o Ogórek, mniejsza w ogóle o cały pomysł, żeby jakieś anonimy, które gdzieś tam podobno przychodzą z różnymi hejterskimi tekstami, wystawiać w muzeum. Pomijając już to wszystko, tego typu działalność służy przecież tylko i wyłącznie temu, żeby zbanalizować antysemityzm, żeby pokazać wszystkim ludziom, że właściwie wszystko jest antysemityzmem. Jeżeli antysemitą jest taki na przykład Ziemkiewicz, fajny facet, no to znaczy, że fajni faceci są antysemitami, więc antysemityzm nie jest po prostu niczym złym. Nawet jeśli ktoś nie uważa mnie za fajnego faceta, co przyjmuję do wiadomości, chociaż trudno mi zrozumieć taki punkt widzenia, to też jedynym, czego taka impreza uczy, jest to, że antysemityzm to taka pałka, której używa się przeciwko wrogom politycznym tak zwanej totalnej opozycji i że Żydzi uważają się za święte krowy i jeśli nawet krytykuje się konkretnego Żyda za konkretne działania, to i tak dla Żydów jest to antysemityzm godny umieszczenia na wystawie. Krótko mówiąc, Muzeum Żydów Polskich POLIN robi wszystko, co może, żeby antysemityzmu w Polsce było więcej, żeby antysemityzm promować, żeby do antysemityzmu wręcz namawiać. No i pytanie, czy robi to ze zwykłej głupoty fanatycznych zwolenników Platformy Obywatelskiej, którzy na złość chcą zrobić PiS-owi i tych, którzy postrzegają jako PiS-owców? Czy jednak jest to pewna przyjęta strategia, że musimy w Polsce wzbudzić prawdziwy antysemityzm, bo bez tego antysemityzmu nie mamy z czego żyć? No, mamy z czego żyć, bo minister Gliński z pisowskiego rządu sypie milionami na kolejne żydowskie przedsięwzięcia. Właśnie zapowiedział, mało jeszcze Muzeum POLIN będzie drugie muzeum getta warszawskiego, które na pewno też zostanie powierzone ludziom typu Ryszarda Sznepfa i będzie przekonywać Polaków, że powstanie w getcie warszawskim trwa do dziś, a PiS jest jeszcze gorszy od Sztropa i tych oddziałów pacyfikacyjnych, które getto warszawskie pacyfikowały. Na to cholera jasna pisowski rząd daje pieniądze. I znowu muszę zapytać, przez głupotę, czy może to jest jakaś strategia przemyślana?